Zamek. Główna siedziba frakcji Minutemenów Wspólnoty. Jedna z lokacji, które odwiedzić mogliśmy w Fallout 4. Czym był? Jaka była jego historia? Z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie opowiem wam wszystko, co chcielibyście wiedzieć na temat tego miejsca w świecie Fallouta. Miłego oglądania! Zamek. Właściwie Fort Independence. To zbudowana z granitu twierdza, która przez setki lat broniła port w Bostonie przed atakiem ze strony morza. Przez lata nosiła również różne nazwy. Pierwsze umocnienia ziemne w tym miejscu powstały w 1634 roku. Osłaniały one angielską kolonię przed atakami piratów oraz Francuzów. Pierwsza konstrukcja szybko się rozpadła, dlatego w 1644 roku na jej miejscu postawiono drewniany fort. Obsadzono go 6 sakerami, zwanymi w Polsce rarogami. Stopniowo był on ulepszany, dodawano umocnienie z bali sosnowych, kamienia oraz ziemi. 21 marca 1673 roku fort został całkowicie strawiony przez wybuchły przez przypadek pożar. Został on jednak odbudowany w następnym roku. W 1692 nazwę obiektu zmieniono na Zamek Wilhelma, na cześć Wilhelma III, Orańskiego, króla Anglii i Szkocji, a także poprawiono konstrukcję. W latach poprzedzających amerykańską wojnę o niepodległość fort rozbudowywano jeszcze kilkukrotnie, zwiększając przy okazji liczbę dział oraz stacjonujący w twierdzy garnizon. Fortyfikacja wielokrotnie była miejscem, w którym to brytyjscy urzędnicy chronili się przed gniewem kolonistów podczas zamieszek. W 1775 roku wybuchła rewolucja amerykańska. Armia 13 kolonii dosyć szybko przystąpiła do oblężenia Bostonu. Walki trwały od kwietnia 75 do marca 76 roku i zakończyły się ewakuacją Brytyjczyków. Czerwone koszule przed opuszczeniem zamku podpaliły go, niszcząc budowlę wraz z uzbrojeniem, która mogłaby posłużyć rewolucjonistom. Twierdza przeszła w ręce Armii Kontynentalnej i została bardzo szybko odbudowana ze względu na swoje strategiczne położenie. Amerykanie podczas wojny i tuż po niej nazywali to miejsce Fortem Adams, na cześć Johna Adamsa, polityka oraz działacza niepodległościowego. W latach 1785-1805 zamek pełnił rolę więzienia. 7 grudnia 1797 roku, chociaż według niektórych źródeł 1799, podczas oficjalnej uroczystości, prezydent Adams zmienił nazwę miejsca na Fort Independence. Rok później władze stanu Massachusetts przekazały obiekt rządowi Stanów Zjednoczonych. Fort został następnie mocno przebudowany w ramach pierwszego systemu budowy amerykańskich fortyfikacji. Nadano mu kształt pięciokąta. Podczas wojny roku 1812 siły brytyjskie nie zaatakowały Bostonu ze względu na siłę Fortu Independence. Ostateczny kształt budowla osiągnęła w 1848 roku po długiej przebudowie. Nowy fort miał mury wysokości 9 metrów i 10 cm. Zostały one zbudowane z granitu, który sprowadzono z miejscowości Rockport w Massachusetts. Dodatkowe naprawy oraz ulepszenia trwały do 1861 roku. Pierwotna konstrukcja zamku Wilhelma została całkowicie przykryta nową strukturą. W kolejnych latach fort nie odegrał znaczącej roli w historii Stanów Zjednoczonych. Podczas wojny secesyjnej został silnie obsadzony, lecz Boston znajdował się kilkaset mil od linii działań wojennych. Po czasie wojna, świat oraz Stany Zjednoczone zmieniły się. Fortyfikacje przestały być potrzebne. Konflikty nabrały nowego charakteru. Fort stał się pomnikiem historii Ameryki oraz dawnej sztuki wojennej. Z biegiem historii zmienił się w instytucję muzealną, zarządzaną przez władze stanowe. I tutaj przechodzimy do historii miejsca, znanej z serii Fallout. Zamek przetrwał Wielką Wojnę w całkiem dobrym stanie, chociaż oczywiście promieniowanie, erozja oraz czas zrobiły swoje. Okazała budowla o grubych murach była idealnym miejscem na główną siedzibę Minutemenów, organizacji dbającej o bezpieczeństwo mieszkańców wspólnoty. W 2240 roku twierdza została częściowo zniszczona przez gigantyczną Królową Błotniaków. Wielu członków frakcji, w tym większość dowództwa, zginęło. Mury runęły. Generał McGann, najwyższy stopniem dowódca, zabarykadował się w swojej kwaterze i zniszczył prowadzący do niej tunel. Zabezpieczył również zbrojownię po to, by znajdujący się tam sprzęt nie dostał się w niepowołane ręce. Generał czekał na ratunek, który nigdy nie nadszedł. Zmarł z powodu głodu i odwodnienia. Ostatnie chwile życia umiliło mu wino. Po tym wydarzeniu fort popadł w całkowitą ruinę. Stał się kolonią błotniaków. Raczej nikt normalny nie zapuszczał się w jego okolice. Minutemeni, pozbawieni siedziby oraz stałego dowództwa, szybko się podzielili. Dochodziło między nimi do konfliktów, walki o władzę. Ostatecznie po masakrze w Quincy frakcja przestała faktycznie istnieć.
W 2287 roku we wspólnocie żyło niewielu Minutemenów. Większość z nich w przeszłości należało do frakcji, lecz z jakichś powodów odeszło z jej szeregów. Jedynym żywym, aktywnym Minutemenem pozostał Preston Gervie. Preston z pomocą nowo poznanego przyjaciela, jedynego ocalałego, mógł reaktywować Minutemenów. Wtedy też nasz protagonista bądź też protagonistka staje na czele organizacji. Gdy frakcja urośnie w siłę, aktywuje się zadanie Sprzątanie Zamku, polegające na odbiciu lokacji z rąk błotniaków oraz zabicie królowej. Wtedy też zamek ponownie staje się główną siedzibą organizacji. Powstać w nim może również osada. W misji Stare Działa docieramy do zbrojowni i zyskujemy dostęp do artylerii. Zadania, o których mowa, oraz budowa osady możliwe są do wykonania jedynie w przypadku, gdy obierzemy stronę milicji wspólnoty. Zamek zapewnia łatwy dostęp do zasobów wody, dużą ilość miejsca pod uprawę roślin oraz konstrukcję budynków. Zabawę w budowanie utrudnia fakt, że na miejscu nie ma zbyt wielu śmieci, które można by przerobić. Najciekawszą częścią zamku jest zbrojownia, w której znajdujemy grubasa, kilka mini atomówek, muszkiety laserowe, wieżyczki laserowe oraz oczywiście schematy artylerii. Zamek jest dobrze umocniony, biorąc pod uwagę fakt, że znajduje się w strefie działalności bandytów oraz supermutantów. Z zamku nadawana jest również transmisja Radia Wolność, grającego muzykę klasyczną oraz umożliwiającego Minutemenom sprawną komunikację. Jeśli wybierzemy opcję walki z Instytutem, główna siedziba Minutemenów staje się miejscem ataku syntków. Wtedy też jesteśmy zmuszeni jej bronić. Dalsze losy tego miejsca pozostają nieznane. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!